Dzisiaj bardzo dobry mecz. Po trzech porażkach ligowych w końcu zwycięstwo. Nie wiem, czy po trzech, czy po czterech, już nawet nie pamiętam, no ale najważniejsze, że wygraliśmy, z Odrą. Odra miała praktycznie tyle samo punktów, co my, czy jeden więcej, była naszym bezpośrednim w kontakcie z nami w tabeli, więc cieszymy się z tego bardzo, bo to był mecz dla nas praktycznie o 6 punktów o utrzymanie. Myśmy tym meczem potwierdzili, że naprawdę umiemy grać w piłkę. Dawno, że my widzę, nie strzeli trzech bramek, choć straciliśmy dwie, z czego jestem bardzo niezadowolony. No ale mówię, z przebiegu całego meczu na pewno byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Mogliśmy strzelić jeszcze więcej bramek. Nie strzeliliśmy, ale cieszymy się, że strzeliliśmy 3 i wygraliśmy 3-2. Myślę, że naprawdę zasłużenie. Mecz się zaczął no naprawdę kiepsko, ale jednak odrodziliście się, nie załamaliście się tą bramką i szybko ruszyliście do ataku. Tak, no na pewno nie wiem, czy byliśmy za mało skoncentrowani, choć myśmy już w drugiej minucie mieli poprzeczkę, więc nie udało mi się, żeby mało skoncentrowani. No popełniliśmy błąd i Jan Mitański wykorzystał to i myślę, że dodatkowo nas to jeszcze zmotywowało, zmobilizowało, bo po tej bramce ruszyliśmy zdecydowanie do ataku, praktycznie kontrolowaliśmy cały czas, stwarzaliśmy sytuację, to co działo się na boisku, więc myślę, że dzisiaj my jesteśmy zadowoleni, kibice są zadowoleni, stają przy ulicy cichej i wszyscy opuszczają dzisiaj w radosnych nastrojach. Czy kibice będą zadowoleni także po następnych meczach ruchu? Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że to był mecz taki przełomowy. Teraz może złapiemy trochę więcej luzu psychicznego, bo to był mecz praktycznie utrzymanie. Wygraliśmy go. Myślę, że staliśmy się w tym momencie bezpieczni w tabeli, jeśli chodzi o utrzymanie w lidze. No i jedziemy teraz na dwa wyjazdy. Nie mamy nic do stracenia. Jedziemy na Bełchatów, jedziemy na Polonię Bytom, więc myślę, że w następnych meczach też pokażemy kibicom, że potrafimy grać w piłkę tak jak dzisiaj i również będą z nas zadowoleni. Dziękuję. Tak jak mówię, staraliśmy się, po prostu ta pierwsza bramka nas wywołała, i tak jak mówię, podobało mi się im, dla kibica to jest wiadomo, dużo emocji i pięknych sytuacji. Szkoda, że nie strzeli więcej bramek, że mogłoby więcej spokoju w końcu.